Jednym z nich przeczytałem, zresztą mówił to dzisiaj ksiądz Sikora, że defiladę odebrał Lubicz w pobliżu kościoła w gronie oficerów. Z innym źródłem, że defiladę odebrał Lubicz, ale w towarzystwie władz cywilnych londyńskich i że odbierali oni tą defiladę tu w tym budynku, chyba gdzie był sklep pana Osetowskiego, prawda? To jest budynku. Tam są takie schody i z tych schodów odbierali defiladę. I teraz czy oddziały defilujące wkraczały z marszu na Warszawską, bo też taką miałem gdzieś tam czytałem, czy to była przygotowana wcześniej już, powiedzmy, że z jakichś przygotowań. Panie doktorze, ja wczoraj o 21 jeszcze leżałem na piaku plażowym na Wolfornie, a pan mi opowiada takie rzeczy, jak tutaj defilada wyglądała. No, to jest bardzo ważne dla historyka, to tak, każdy tylko, czy tutaj doktor mi odpowie i ja też nie odpowiem, bo to jest właśnie ten problem pisania historii poprzez wspomnienia. Być może pojawi się jakiś historyk, albo na zlecenie napisze solidną pracę, zrobi tę pracę, porozmawia z państwem, uczestnikami tamtych dni i być może naprawdę zacznie docierać do tych 100%. No nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, pan doktor zauważył, ja tutaj przejechałem bardzo pobieżnie pewne aspekty, bo na wielu wątkach nie mogę ich rozwinąć, bo po prostu nie wiem.